Witajcie, drodzy bracia i siostry, drodzy przyjaciele, ci, którym misja leży na sercu, wy, którzy oczekujecie na rychłe przyjście Pana Jezusa. Szybkimi krokami zbliża się już 7. Kongres ASI Polska. Tym razem spotykamy się w dniach 8-10 grudnia w Warszawie przy ulicy Bobrowieckiej 9. Rozpoczynamy już we czwartek o godzinie 16. W tym roku głównym mówcą będzie brat Milan Moskala z pochodzenia Czech, z wykształcenia stomatolog. Obecnie mieszka w Bangladeszu, gdzie prowadzi praktykę stomatologiczną, a jednocześnie prowadzi działalność misyjną jako misjonarz. W Polsce dzielił się już swoimi doświadczeniami w służbie misyjnej. Tym razem będzie się z nami dzielił Bożym zapewnieniem: nie bój się, jestem z Tobą. Jak zwykle będą sprawozdania z realizowanych projektów. Będą przedstawiane nowe projekty na 2017 rok. Zaplanowaliśmy również warsztaty, jak prowadzić dzieci do Chrystusa. W wielu rodzinach jest z tym problem. Wiele dzieci naszych odchodzi od kościoła. Wiele programów jest, jak wychowywać dzieci, ale często jest brak programu, jak prowadzić dzieci do Chrystusa. Program prowadzić będzie siostra Małgorzata i brat Andrzej Siejowie. Kolejny warsztat: od marzenia do realizacji. Jak założyć swoją firmę? Jest wiele osób, które by chcieli swoje firmy założyć, ale nie wiedzą, jak to zrobić. Brat Wojciech Orzechowski, który ma w tym doświadczenie, podzieli się z nami, jak to zrobić. Kolejny warsztat: czy grozi nam kryzys tożsamości w Kościele? Od wielu lat wielu się nad tym zastanawia, bo tak bardzo się często asymilujemy do społeczeństwa, w którym żyjemy, że praktycznie przestajemy się czymkolwiek różnić. I na ten temat warsztat prowadzić będzie brat Jacek Mater. Kolejny, czwarty warsztat: jak zachować równowagę między pracą misyjną, pracą zawodową i rodziną. Często mamy z tym problem. Przy tym nawale obowiązków nie wiemy, co jest ważniejsze. Warsztat prowadzić będzie brat Przemysław Mieszkowski. Zaprezentujemy wystawę misyjną dla dzieci. Coś w stylu Expo Zdrowia. W jaki sposób młodzież, dzieci mogą się zaangażować w tego typu działanie? Będzie oczywiście program dla dzieci. Jak zawsze, tak i w tym roku, będzie sporo muzyki. Tym razem będziemy gościli zespół Grace, zespół z Ukrainy. Zespół, który będzie wielbił Pana Boga, a nas zachwyci swoim pięknym wokalnym wykonaniem. W sobotę o godzinie 19:30 będzie otwarty koncert dla ludzi z zewnątrz. Gdzie? Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe w Warszawie, ulica Bobrowiecka 9. Kiedy? Od 8 do 10 grudnia. Od czwartku godziny 16 do soboty wieczór godziny 20:30. W niedzielę odbędzie się walne zgromadzenie członków ASI Polska. Już od 13 listopada będzie uruchomiona rejestracja. Koniecznie zgłoś swój przyjazd. To pozwoli nam dobrze przygotować organizacyjne kwestie noclegów, wyżywienia oraz transportu. Serdecznie zapraszam. Paweł Skrzypczak, przewodniczący ASI Polska.